Dzień dobry, witam Was serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj mamy poniedziałek, tutaj u mnie dzień wolny od Polonii, ale nie dzień bez pracy. Dzisiaj mam dużo gotowania, później Wam pokażę w domu, co dzisiaj szykujemy. A ja teraz idę na zakupy, muszę kupić mąkę na pierogi. Spotkać się z Pawłem, wziąć maszynkę do pakowania próżniowego i jeszcze załatwić kilka takich spraw po drodze. Potem z domu do Was się odezwę. A jak się uda, to dzisiaj po południu wieczorkiem coś może jeszcze fajnego nakręcimy gdzieś spoza dotychczasowych terenów. Tutaj znany prawdopodobnie Wam brand. Ale mijamy go szerokim oknem. Ja wolę takie. Dobra. Do zobaczenia później. Tutaj moja żona przygotowuje lunch na dzisiaj. Oh, this is my side. What is inside? Now I just put chili, garlic, and it has to be make it until it's so. Okay. Yeah. There will be limes. I see my daughter is already... przepraszam. Moja córka już złapała za limonki. Już by chciała wciskać do środka. Dobra, zobaczymy co będzie później. Here, actually don't put the lime. There's some ingredient I already make. It's sugar with some something. Just pour it. Okay. Yeah, and then put some of this. Dobra. A to jest taka pasta, specjalna pasta. This is specjalność. Kokongu, yeah. Pasta robiona z krewetek, fermentowane krewetki. W normalnych warunkach, zapewniam Was, o Jezu, żeby ten zapach nie był dla Was zbyt przyjemny, jak podejrzewam, ale w pewnym czasie, paru latach tutaj, człowiek się przyzwyczaja i całkiem nieźle smakuje, a to robiła mama mojej żony, Tarong. I ta pasta jest uważana za jedną z najlepszych w Kambodży. Nie wygląda to zbyt fajnie, tak jak mówi moja żona, ale później jako pasta do jedzenia z warzywami jest super. Pokażę Wam, jak już będziemy jedli lunch, jak to się konsumuje. Junku, nie przekładaj proszę, bo chciałem pokazać tutaj. Za chwileczkę będziemy siadali do lunchu. To jest ta pasta, którą przygotowała moja żona. To jest taki omlet, taki troszkę jak naleśnik nasz. Dobra! To był Paweł. Kontynuuje urodziny. Zaraz będziemy jedli, ale chciałem Wam pokazać. Są pokrojone warzywa. Tutaj mamy akurat jakąś kapustkę, marchewka, ogórek. Normalnie jest jeszcze morning glory, ale w tej chwili go nie mamy. To się wytnie, po prostu prawda? Nabiera odrobinkę i się je. O Jezu, żuję. Nie denerwuj taty. Do tego ryż. Daj. I tak wygląda. Taki typowy, klasyczny khmerski lunch. Movie's good. Ale co my... Wracam do domu. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Russian Market po południu tutaj odżywa. Teraz mamy duże ograniczenia. Duże ograniczenia związane z COVID-em. Właściwie wszystko jest pozamykane, cokolwiek jest otwarte, wymaga QR kodu. Trzeba się meldować, loginować, przedstawiać. Ale jak sobie popatrzycie, i zobaczycie, to wszystko tutaj mamy uciekinierów. Uciekli. Znikli. Powodzenia. Może Ci się uda. Full wypas wszystkiego. Kurczaki, mięso,
warzywa, owoce. I tak właśnie jest u mnie pod domem popołudniami. Właśnie, takie prawie nasze prąpie czy płotki. Karpie. Tutaj owoce, po prawej stronie jest papaja, to jest tak zwany jackfruit, to jest, tutaj mamy fantastyczne mango, arbuzy, dragon fruit, no super, wszystko fantastycznie, pełno wszystkiego, o kurka, zobaczcie. Jak nasze płotki czy krąpie. Super. Jajka świeże. Ale super. No i tak właśnie od stoiska do stoiska moglibyśmy skakać. A ja zabiorę was. O, zobaczcie, tutaj jakieś. Fajanceria, fajance. Tam była możliwość kupienia sobie talerzy, miseczek, jakichś takich innych rzeczy. A to jest moje takie sekretne wejście do domu. No, zapewne zobaczycie, że nie jest to takie typowe europejskie wejście, czyściutkie i lśniące. No i tu na górę, już po schodach do mnie, ale to już was nie będę tym razem zabierał. Zabiorę was innym razem. Trzymajcie się. A tutaj pierogi w trakcie. Farsz mięsny z cebulą i z marchewką gotowaną. A, i będą pierogi z mięsem. Tyle roboty. Zapomniałem znowu sfilmować te pierogi, jak wyszły. W każdym razie zrobiliśmy 6 paczek. Zaniosłem wszystko już do sklepu, do Dobrej Sosy, do Pawła i Kasi. No i od razu pasa i do pracy, bo jest na pracy. Dzisiaj wtorek, więc nowy tydzień trzeba zacząć. Jak coś się będzie działo, to będę nagrywał. Nie uda mi się na razie codziennie wrzucać jednego filmu, bo po prostu za mało się dzieje, za monotonnie by było i byście się zamartwili szybko. A tymczasem w restauracji małe przemeblowanie. Przeniosłem stół. Teraz kuchenka już będzie na miejscu pod ręką. Nie będę musiał za każdym razem biegać, kiedy muszę podgrzać półkę na przykład. No, także to tyle. Zabieram was teraz ze sobą na zakupy. Idę kupić warzywa do restauracji, tak żeby móc zrobić bigos, ale do funkcjonowania codziennego miejsca też będą potrzebne. A tu proszę, jaka niespodzianka. Nie wiem, czy będzie widać, ale jak ślicznie zakwitło drzewo. Nie wiem, czy to nie jest ten trójkolor. Trójkolor. Tak, nie wiem. Spróbujemy tu troszkę przybliżyć. Fajne. O, tutaj drugie. Pięknie. Można z bliska zobaczyć, jak wyglądają te kwiaty. Takie biało-fioletowe. Ciekawe, czy pachną. Średnio. Ale wyglądają ładnie. No dobra, na markę. Dobrze, że pamiętałem, żeby włączyć. Bo znów bym zabrał na zakupy i zapomniał nagrać. Dużo różnych fajnych rzeczy można kupić. Warzywa są, owoce. Zaczyna się sezon na mango. Słodkie. Są owoce morza, jest mięso, są jakieś ryby, takie suszone mięso,
tutaj wieprzowina, tutaj jakieś owoce, warzywka. A ja właśnie szukam warzyw. I chyba trafiłem w miejsce, gdzie będę je kupował. Zobaczmy. Ja już zakupy zrobione, a tutaj zobaczcie. Jackfruit, awokado, passion fruit. Dobra, szaty zapełnione. Można wracać do restauracji. Okończ rano, te. No dobrze. Zakupy zrobione. Wracam do restauracji. Tam już więcej gdzieś tych nie będę kręcił. Więc się tutaj pożegnam. I do zobaczenia następnym razem.